O, ładnie! Kurczę! No muszę wam powiedzieć, że jestem dumny z tej hopki. Nie spodziewałem się, że nie taki przyjemny locik. Przyszła ci do mnie paczka od SteelSeries, słuchajcie. Ale o tym kiedy indziej, co tam jest. Ale dzięki uprzejmości tej firmy mam również coś dla was. Rozgarnięcie jest taka piękna, nowiutka myszka. Żeby ją wygrać, słuchajcie, musicie w komentarzu opisać swoją ulubioną gierkę i dlaczego, a w kolejnym filmie ogłosimy zwycięzcę. Oprócz tego jeszcze was zapraszam na moją stronę 54wear i na Discorda, linki macie w opisie. Życzę wam powodzenia i lecimy z tematem. Toyota Aygo, patrzcie jak mieli kołami, zobaczcie. Leci po wertepach, kurde. Dobrze jest. No, i to jest maszyna, prawdziwa terenowa. Nie wiem czy wam to pokazywałem, ale wydaje mi się, że tak, ogólnie naprawili, słuchajcie, dropa, zrobili lepsze lądowanie i słuchajcie, już się mniej trzęsie, ale to nie dzisiejszy temat odcinka, dzisiaj robimy treningówkę. Wczoraj przyjechałem z łopatą i postanowiłem zrobić treningówkę z tego co teraz zobaczycie na zdjęciach. Teraz wygląda to już troszeczkę lepiej, jest już zrobione lekkie wybicie, już poprawiłem troszeczkę najazd, zagrabiłem wszystkie liście, ale najważniejsze, że pozbyłem się tych wszystkich palet, które tutaj są. Ogólnie, że wam pokazuję o co chodzi, bo z takich palet wystawały takie oto gwoździe, tu, 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 wszędzie i to było wszystko na najeździe, więc nie wiem kto to tworzył, ale jest słaba konstrukcja, trzeba to wszystko zasypać, bo są takie śmieci po prostu naspane, a jak się na takie coś spadnie, no to byłoby słabo. Trzeba zrobić właśnie wybicie, trzeba usypać lądowanie i biorę grabie, biorę szpadel i lecimy z treningówką. Troszeczkę zmieniłem taktykę, miałem to zasypywać piachem, ale dołożyłem jeszcze paletę i powsadzałem tam deski. Wziąłem oczywiście te deski z tych palet, które powybijałem takim oto prowizorycznym młotkiem. Tutaj są jeszcze dwa gwoździe z tych desek, które powybijałem. Mam nadzieję, że teraz ta konstrukcja będzie jeszcze mocniejsza i wytrzyma więcej. No i teraz idę to zasypać. Jak już zasypię tą stronę i tą drugą, to będziemy przechodzić do kolejnego kroku. Ale to jest uwalone, ale brudne. Ja niestety dzisiaj nie mam sprawnego roweru, bo poszła mi dętka, więc sobie nie poskaczę. Ale zaraz startuje Damian, który siedzi tutaj już od kilku lat. Zobaczcie sami jak on to ogarnia. Jak wam się podobało? Dajcie mu łapkę w górę. Dzisiaj nie, bo jeszcze nie będzie gotowe. Ale jak już to będzie gotowe? Co? A jak już będzie gotowe, to będziesz to skakał? No. No po to buduję. Jeśli chodzi o hopę, to już jest prawie ogarnięta. Zostało ogarnięte lądowanie, uklepane, wszystko, obydwie strony są zasypane. I teraz najważniejsza część, czyli wybicie. Te palety ogólnie nadawałyby się na wybicie, ale zaraz sobie ogarniemy, zobaczymy, bo jeszcze mam dywany tam i zaraz zobaczymy, co będzie lepszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o samo wybicie, to ma ono około 1,90 m wysokości, to jak się stanie w najniższym miejscu. Po chwili namysłu uznałem, że nie będę kładł tych palet, tylko położę dywany, bo jakbym chciał to wszystko ułożyć, to z tych palet wyszłyby takie ząbki i nie byłoby to tak fajnie, ładnie wyprofilowane. Wyprofiluję sobie to wszystko ładnie, pogłębię jeszcze trochę ten dół, bo zacząłem kopać, no i pokładam dywany i wszystko będzie takie fajne i płynne. Powiem wam, zaczyna to fajnie wyglądać. Tu już jest dość głęboko. Ogólnie tu jest chyba najgłębsze miejsce, w którym teraz stoję. No i jest
tak gdzieś na wysokość 1,90 m, 1,95 m wysokość tego wybicia, które się kończy. No jest już dość twardo, teraz tylko trzeba to już wyprofilować i będziemy kładli już dywany. Także zaczyna to ładnie wyglądać. Zrobiłem nawet schodki, żeby można było wygodniej, słuchajcie, wychodzić, bo tak to się wszystko zasypywało. Dzisiaj oprócz konkursu na myszkę mam dla was również kodzik. Jeśli pijecie energetyki, to wiecie, że składają się one głównie z tauryny, kofeiny i kilogramów cukru. A tutaj mam dla was przygotowany zamiennik, który działa tak samo jak energetyk, jest on suplementem, ale jest on suplementem zdrowym. Mój ulubiony smak to akurat borówka, ale są jeszcze inne smaki. Jest kiwi z truskawką, jest mango, jest arbuz, jeszcze jest cytryna z limonką, którą już wypiłem. Myślę, że warto jest spróbować nowych rzeczy, także mam dla was kodzik na produkty od Gaminata, jest to 10% zniżki. Wszystko macie w opisie, macie również link do ich strony i spróbujcie sami. Life away, had no motivation. Stuck up in the trap, but very soon I'll be escaping. You thought he was a plug, but the whole time that nigga taping. You thought he was a friend, but the whole time that nigga saying. Tak jak widzicie, ja jednak postanowiłem użyć chłopaty. A to dlatego, że ziemia, która tutaj jest, jest dość sypka, jest sucha. Bo doszliśmy już do takiego żółtego piachu, do takiego już wyschniętego. I po prostu usypuję to do góry i od razu przyklepuję łopatą. No i chyba nie trzeba zrobić tak po prostu, że wezmę te dywany, które tutaj leżą, i po prostu położę to na noc. Jak przykryję tą ziemię, bo w nocy ma padać, to po prostu będzie to wygodne następnego dnia i przyjadę jutro, to uklepię i sobie też przetestuję to po prostu razem z rowerem. Czy to się właśnie wyłączyło? Już dzień drugi zbudowania hopy, dzisiaj już jest spec sprawny. Wczoraj wymieniłem dętkę, także już dzisiaj można latać i z tego co widziałem, ktoś już tą hopę przetestował. Widać tutaj ślady kół, ktoś już tutaj latał, ktoś już też lądował, czyli jest to wszystko twarde, da się stąd normalnie zjechać. Uznałem, że dywany zostają, jest to wszystko mokre na razie, nie chcę robić kolejny. No i biorę speca i lecimy. Teraz zrobię pierwszy, najważniejszy skok i zobaczymy, czy to wszystko wytrzyma. Chillin' working out, we gotta go our separate ways. I've been trippin' on, feel like I haven't slept in days. He ain't never learned his lesson, nigga stuck up in his ways. I've been running through the streets, feel like I'll never be the same. Did it to myself, I guess I am the one to blame. Only wanted money, I forgot it came with fame. Don't know how to play, well, I can teach you as a game. I have a nightmare of being trapped in the basement. I can't trust these niggas and real love, they be faking. Running to a million, I don't really feel my weight. His life away, he had no motivation. Stuck up in the trap, but very soon I'd be escaping. You thought he was a plug, but the whole time that nigga taping. You thought he was your friend, but the whole time that nigga seen. You thought he was your homie, the whole time that nigga hate. Szczerze wam powiem, że ta chopa mi się naprawdę podoba. Udało mi się moim zdaniem wybicie, jest naprawdę przyjemnie, jest płynnie, także teraz tylko się trzeba do niej przyzwyczaić. Będę uczył się nowych triczków i jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I widzimy się już wkrótce. Siemka!